W całej Polsce obchodzone są uroczystości związane z 30. rocznicą powstania NSZZ Solidarność. Zwycięstwo pokojowej rewolucji Solidarności, której przywódcą był Lech Wałęsa, doprowadziło do upadku komunizmu w Polsce, przyczyniło się do zburzenia muru berlińskiego, dając początek przemianom politycznym i gospodarczym w środkowej Europie. Idee Solidarności, takie jak wolność i niezależność, praworządność, równość, prawo do godnego życia i pracy, stały się fundamentem polskiej demokracji po roku 1989. Świętowano również w Gostyninie. W sobotę na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spotkali się gostynińscy związkowcy NSZZ Solidarność. Była to okazja do wspomnień oraz wyróżnień najbardziej aktywnych członków. Uroczystości rozpoczął przewodniczący Rady Oddziału NSZZ Solidarność w Gostyninie Jerzy Grabowski. W swoim przemówieniu złożył wyrazy uznania dla wszystkich, którzy 30 lat temu tworzyli wolne związki zawodowe w naszym mieście. Burmistrz miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski mówił o trudzie, w jakim swoje interesy prowadzili prywatni przedsiębiorcy w tamtym okresie. Po części oficjalnej wystąpił cygański zespół Romen. W 30. rocznicę powstania Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność pragnę złożyć wszystkim członkom, sympatykom oraz ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia. To upór i determinacja 10 milionów Polaków w 1980 roku zapoczątkowały demokratyczne przemiany w naszej ojczyźnie i Europie. Powstaliśmy 30 lat temu z marzeń o wolnym kraju, kraju, który nawiąże do najlepszych polskich tradycji. Z okazji tego jubileuszu naszą powinnością jest wyrazić wdzięczność i cześć nie tylko tym tysiącom represjonowanym, ale utrwalić w naszej pamięci kilkanaście tysięcy bezimiennych bohaterów Solidarności. Ich ofiarności zawdzięczamy odzyskanie niepodległości. Oni potrafili dzielić się tym, czego im samym często brakowało. Wspierali się wzajemnie robotnicy i rolnicy, popierała ten ogromny ruch inteligencja, artyści, studenci. Przełamano bariery klasowe, światopoglądowe i kulturalne, pokojowo walcząc wspólnie o prawa całego narodu. Z takich marzeń w sierpniu 1980 roku narodziła się gostynińska Solidarność, która z zapałem włączyła się w przemiany w naszym kraju i regionie. Znamy życiorysy ówczesnych działaczy, wiemy i pamiętamy o ludziach, dzięki których możemy obchodzić dziś ten jubileusz. Z okazji tak doniosłego święta Solidarności z radością i wielką satysfakcją składam Wam wszystkim wyrazy uznania za wieloletnią pracę dla Związku, mając nadzieję, że włożony trud nie pójdzie na marne, a w przyszłości stać będzie na straży przestrzegania godności człowieka, jego praw w zakładach pracy. Pragniemy wyróżnić skromnymi upominkami osoby, które w ciągu 30 lat swoim zaangażowaniem i pracą wpisały się w historię gostynińskiej Solidarności. Proszę osoby, które będą odczytane, o wejście na scenę. Pan Bogdan Karłowski. Pan Ryszard Chmielecki. Pani Barbara Gierula, pan Witold Rubciak, Elżbieta Lewandowicz, pan Mirosław Nowogórski, pani Ewa Pośpieszyńska, pan Eugeniusz Stemplewski, pan Lech Kopeć, pan Zygmunt Gierula, pan Adam Witkowski, pan Marek Zalewski, pan Marian Pagórek, pan Jan Grzelak, pan Jan Żuchowski, pan Jerzy Ledzion, pan Bogdan Ozimek, pani Agnieszka Przybyłek, pan Jerzy Grabowski. Chcę powiedzieć, że 30 lat
Solidarności to jest historia, to jest wielka historia, uwieńczona zresztą sukcesem. To jest, proszę Państwa, sukces wielkiego zrywu 30 lat temu, podpisania porozumień sierpniowych i to jest taki początek. Potem delegalizacja Solidarności. Ja chcę powiedzieć o tym, że to nie były tylko związki zawodowe, że to był zryw ogólnopolski, zryw w kierunku wolności, demokracji, zryw w kierunku realizacji się, bo czym był też PRL? Był to ustrój obcy nam, Polakom, ustrój, w którym nie mogliśmy się realizować swoich pragnień, swoich marzeń, nie mogliśmy realizować swoich zdolności zawodowych czy politycznych. Monopartyjność, wszechwiedząca władza i właściwie w wielkim stopniu obywatele kraju zniewoleni, to trzeba powiedzieć. To Solidarność w Stoczni Gdańskiej, potem na zachodnim wybrzeżu, to Jastrzębie, Górnicy. To wszystko razem spowodowało, że ludzie, którzy również przynależeli do przecież PRL-u, do PZPR-u, zaczęli zapisywać się do Solidarności i utworzyli ten, który mówiłem, 10-milionowy olbrzymi ruch. Początek był w zakładach Elgo, no tak. Tam byli inni ludzie typu małżeństwo Gierulów, kolega Ledzion u nas w zakładzie, kolega Stempleski. Później no tak, trzeba powiedzieć, że wtedy było więcej zakładów. Było więcej zakładów i inaczej to było zorganizowane. Te zakłady były państwowe. W państwowych zakładach Związek Zawodowy mógł troszeczkę więcej robić, chociaż był zły czas, bo była komuna, wiadomo, racja była po jednej stronie, Związek Zawodowy nic nie mógł, a szczególnie taki związek, który po prostu się stawiał. A on po prostu walczył o dobro pracowników. No, to, co było łamane nagminnie, to po prostu Związek Zawodowy o to walczył. To powstawały związki w poszczególnych zakładach. Wiadomo, że jeszcze wtedy, kiedy tworzyła się Solidarność, tworzyły się porozumienia sierpniowe w Gdańsku, ludzie tu w Gostynie nie wiedzieli taką pocztą szeptaną, co się dzieje. No, natomiast no, prasa, telewizja państwowa mówiła wtedy, że jest wszystko bardzo dobrze, a potem, kiedy już zaczęły się rzeczywiście te konkretne rozmowy, to przedstawiano solidarnościowców z Wybrzeża jako warchołów, jaką taką dzicz, która nie wiadomo czego chce, która planuje przewrót całego ustroju komunistycznego. Ale ludzie wiedzieli swoje, bo to tak było już od dawien dawna, że co innego pisała prasa, co innego było w rzeczywistości. No tak. I te wiadomości przechodziły, przewoził je Janek Żuchowski, najczęściej autobusem. Tylko koni, tylko koni, tylko koni za.